sobotę 30 kwietnia o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z profesorem Jerzym Szackim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Profesora, a teraz konkretnie z profesorem Jerzym Szackim. Jerzy Szacki, profesor socjologii, znawca romantyzmu, pojęcia tradycji, ojczyzny. Pisał o utopiach, ideach. Badacz Mochnackiego, Durkheima, Znanieckiego. Jest autorem fundamentalnej historii socjologii, która doczekała się tłumaczeń na język angielski, ostatnio nawet na chiński. Profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat dziekan, członek międzynarodowych towarzystw. Panie profesorze, czy na uniwersytecie, na którym pan pracuje, czuje się, że społeczny autorytet inteligenta spada? No, uniwersytet nie jest w stanie rozkwitu, to wiemy. Natomiast inteligencja to sprawa spoza uniwersytetu, bo na uniwersytecie wykonujemy swój zawód. Natomiast bycie inteligentnym to w Polsce było coś więcej niż wykonywanie zawodu. Uczestniczenie w jakiejś wspólnocie upominającej się o jakieś sprawy ogólnospołeczne. No myślę, ta rola inteligenta się skończyła. Ja nie wierzę już w możliwość wskrzeszenia XIX-wiecznej inteligencji. 20-79-11, 20-57-53. Nasz program nadawany jest na żywo. Wszyscy, których interesuje społeczna kondycja naszego kraju, których interesuje rola inteligenta, możecie Państwo do nas dzwonić i rozmawiać z panem profesorem Jerzym Szackim. Panie profesorze, po roku 1989 wielu pana mniej znakomitych kolegów podjęło działalność polityczną, zasiadało w parlamencie, ma wpływ na rządy. Czy panu nie starczyło energii, ambicji, aby do władzy się dobrać? Czy też uważa pan, że nie jest to zajęcie dla inteligenta? Nie jest to zajęcie dla mnie, prawda? Jak ktoś lubi, dlaczego nie? Natomiast wydaje mi się, że nie jest dobrze łączyć rolę obserwatora, którym z natury rzeczy jest badacz, z rolą działacza, którym jest polityk. Socjologia jest wiedzą o społeczeństwie. Czy ostatnie wybory polityczne i strajkowe nastroje są dla badacza zaskoczeniem? No, ja myślę, że nie są zaskoczeniem ani dla badaczy, ani dla nikogo w ogóle. Od co najmniej 2 lat mówi się o niebezpieczeństwie wybuchu i o konfliktach, które narastają. To nikogo chyba nie zaskoczyło, prawda? Choć wielu ludzi zaniepokoiło i słusznie zaniepokoiło. Po fali strajków roku 80 socjologowie ruszyli do akcji. Powstawały opracowania Polacy 80, Polacy 82. W ciągu minionego dziesięciolecia coś się w społeczeństwie zmieniło. Tak to przynajmniej odczuwam. Czy socjolog te zmiany zauważa, obserwuje, analizuje? Oczywiście tak. Materiał zgromadzono spory i ukazują się coraz częściej opracowania całkiem interesujące, dające jakiś syntetyczny obraz tego społeczeństwa. Na przykład książka wydana pod redakcją Marka Ziółkowskiego, Ład postmonocentryczny, nazywa się to w sposób zawiły nieco. Natomiast jest to naprawdę bardzo dobry wizerunek współczesnego polskiego społeczeństwa. I takich przykładów można przytoczyć więcej. Socjologowie wiedzą dużo o współczesnym społeczeństwie polskim, choć nie znaczy, że wiedzą wszystko i nie znaczy, że mogą robić przewidywania, które się na pewno sprawdzą. Niestety nauki społeczne do takich przewidywań nie bardzo są zdolne. Wrócił pan ostatnio ze Stanów. Jak z tamtej perspektywy widać nasz kraj? No, wróciłem już dobrych kilka miesięcy temu. No, wygląd naszego kraju stamtąd jest, powiedziałbym, przyjemniejszy niż z bliska. Zarówno dlatego, że pewne rzeczy są z tego dystansu niewidoczne, jak i dlatego, że widzi się ten kraj w innym kontekście. To znaczy, jak się jest tutaj na miejscu, no to słyszy się ciągle, że jesteśmy tacy nieszczęśliwi, tacy biedni i tacy upośledzeni. Podczas gdy kiedy się patrzy na to z perspektywy szerszej, to jesteśmy krajem średnim po prostu. Ani bardzo bogatym, ani bardzo biednym. I jak myślę, jest
na świecie bardzo wiele milionów ludzi, setek milionów ludzi, którzy mogą nam zazdrościć, chociaż my zazdrościmy innym. Wojna na górze stała się pierwszym sygnałem konfliktu interesów po obaleniu wspólnego wroga. Czy socjolog jest w stanie wskazać główne osie konfliktów pomiędzy współcześnie funkcjonującymi grupami interesów? No, bieda polega na tym, że nie ma jednej osi. To nie jest i nigdy nie było tak, jak wydawało się marksistom, że istnieją dwie klasy podstawowe i konflikt pomiędzy nimi określa wszystko. Tych osi konfliktów jest mnóstwo, bo to są konflikty różnych wyobrażeń, różnych ideałów, różnych interesów i te osie wielorako się krzyżują. To niepodobna powiedzieć, która jest decydująca czy najważniejsza. Socjolog marksistowski mówił o chłopach, chłoporobotnikach, wielkoprzemysłowej klasie robotniczej, inteligencji. Czy takie kategorie stosują się do opisu podziału współczesnego społeczeństwa? Jak to nasze współczesne społeczeństwo, mówiąc socjologicznie, się stratyfikuje, czyli dzieli? No, to społeczeństwo w ciągu lat ostatnich zmieniło się dość zasadniczo. No, wyliczył pan między innymi chłopów robotników. Ta kategoria w istocie niemal zniknęła na skutek kurczenia się przemysłu państwowego i ubywania miejsc pracy. Pojawiła się wielka grupa bezrobotnych, pojawiła się nowa grupa ludzi pracujących na własny rachunek, nieporównanie większa niż to malusieńkie kiedyś rzemiosło. No, grupa, o której nie tak wiele się wie. Czasami ma się zresztą na ten temat wyobrażenia zupełnie fantastyczne, bo urobione na podstawie innych czasów i innych krajów. Natomiast no, u nas są to na ogół bardzo malutkie przedsiębiorstwa, prawda, zatrudniające 1,5 pracownika średnio czy coś takiego. Ale to jest właśnie rzecz do zbadania dopiero. Czego by się pan wśród wielu społecznych zagrożeń najbardziej obawiał? Wirusa HIV, zagrożeń radioaktywnych czy może rewolucji społecznych? Żadnej z tych rzeczy. Jest pan profesor specjalistą od utopii. Dzielił je pan swego czasu na utopię miejsca i utopię czasu. Czy w tym miejscu i w tym czasie żyje nam się relatywnie szczęśliwie? W żadnej epoce ludzie nie byli przekonani, że żyją w epoce szczęśliwej, prawda? Szczęśliwe są te epoki, które minęły, ewentualnie te epoki, które będą kiedyś. Chociaż myślę, jesteśmy coraz mniej skłonni do lokowania tych dobrych czasów w przyszłości, prawda? No wiadomo już, że nie ma takiego systemu, który rozwiązywałby istniejące problemy, nie stwarzając nowych. Jest pan historykiem idei, między innymi historykiem społeczeństwa. Czy nie ma pan poczucia, że historia Polski sumuje się pozytywnie, że oto żyjemy w czasie może najszczęśliwszym od przynajmniej 200 lat? Z tym bym się chyba zgodził. Istotnie Polska dostała niebywałą szansę w 1989 roku. I prawdopodobnie szansę, która nie została jeszcze w pełni zmarnowana, choć zrobiliśmy niewątpliwie pewne kroki w tym kierunku. W roku 1980 ogłoszono tekst, który nazywał się Tezy Rzeczpospolitej Samorządnej. Czy tekst ten zaliczyłby pan do grona utopii, czy też właśnie ten tekst może stać się podstawą układania ładu społecznego w naszym kraju? No więc z całą pewnością była to utopia, bardzo zresztą ładna, jedna z ładniejszych polskich utopii. No, powtarzająca zresztą pewne idee dawniejsze w tradycji polskiej zakorzenione, abramowski, prawda, i tak dalej. Oczywiście żadna utopia nie nadaje się do tego, żeby ją dosłownie gdziekolwiek zastosować. Ona formułuje pewne wartości, prawda, pewne ideały, dostarcza pewnych miar temu, co się robi. Natomiast to nie jest program, który nadawałby się do realizacji i to dotyczy również owego ideału Republiki, Rzeczypospolitej Samorządnej. Prawda? No, jest to zapewne coś, co dobrze, żeby było, ale co dosłownie rzecz biorąc nie będzie. Zajmował się pan XIX wiekiem i pojęciem narodu. Czy to pojęcie ma przyszłość? Czy w dobie jednoczenia się Europy okaże się może pojęciem anachronicznym?
nie wygląda na to. Wszystko wskazuje na to, że ideał narodowy przeżywa renesans właśnie w czasach globalizacji, tak zwanej, właśnie w czasach jednoczenia się Europy i innych zresztą części świata. No ale mamy no, nie tylko Jugosławię, nie tylko kraje byłego Związku Radzieckiego, ale i wiele innych punktów na świecie, gdzie ideał narodowy wykazuje swoją nieustającą żywotność. Ja nie sądzę, żeby ten ideał mógł zniknąć, natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ta forma pojmowania narodu, która ustaliła się w wieku XIX, zostanie zastąpiona przez jakąś inną. No, trudno jest w tej chwili powiedzieć, jaką. Wiedza socjologiczna nie dostarcza panu przeczucia, intuicji, jaka to może być formacja? Nie, wiedza socjologiczna mi nie dostarcza takiego przeczucia, natomiast mam nadzieję, która nie jest naukowo motywowana, że jednak wszystkie te procesy zjednoczeniowe, które się odbywają, doprowadzą w rezultacie do eliminacji najbardziej agresywnych form nacjonalizmu. Zdradę klerków, czyli zgodę intelektualistów na stalinizm, tłumaczył pan wiarą w koniec historii. Czy ta wiara była złudna? Czy pod koniec drugiego tysiąclecia nie mamy poczucia zmierzchu jakiejś epoki? No, mamy oczywiście poczucie kończenia się jakiejś epoki, zaczynania się nowej, ale jest to w czasach nowożytnych stan permanentny, prawda? I wszystkie zapowiedzi końca historii no, okazywały się nieprawdziwe, prawda? Łącznie z tym, który Fukuyama wieścił przed 2 czy 3 laty. 20-79-11, 20-57-53. Pierwszy telewidz się dodzwonił. Witam. Halo? Otóż, proszę pana, wydaje mi się, że w kategoriach właśnie utopii należy rozpatrywać wspólną Europę. To, co pan poruszył, to zagadnienie, odradzanie się ruchów narodowych, świadomości narodowej, nawet tych najdrobniejszych narodów, to przecież jest konflikt i duża sprzeczność. I w tej sytuacji dalsze jakieś plany, snucie, znaczy, tych utopijnych planów, no jest pozbawiony wszelkiego sensu. Co pan o tym wszystkim myśli? To bardzo ważne pytanie. Tak, ja nie sądzę, żeby było pozbawione wszelkiego sensu, dlatego że ideał, który się zrealizować w pełni nie daje, nie jest przez to samo pozbawiony wartości, ponieważ nawet częściowa jego realizacja może mieć skutki dobroczynne. Zresztą z tego faktu, że istnieją konflikty między narodami, nie wynika wcale, że niemożliwa jest jedność na szerszą skalę, tak samo jak z faktu istnienia głębokich podziałów i konfliktów wewnątrz narodu, nie wynika, że idea narodu czy idea państwa nie ma żadnego sensu. Tylko nam jest trudno przyjąć do wiadomości tego faktu, że no, mogą jednocześnie istnieć pewne wartości wspólne i płaszczyzny współpracy i silne konflikty wartości, interesów wewnątrz tej samej zbiorowości. No, sztuka współczesnego, demokratycznego, dobrze zorganizowanego państwa polega na tym właśnie, żeby połączyć sferę zgody z polem dla przejawiania się konfliktów. Kiedyś wydawało się, że utopią będzie również przełom informatyczny, ten wielki skok. I on się jednak dokonał. Można powiedzieć, że polityka, rozpad Związku Sowieckiego, nasze wyzwolenie jest poniekąd efektem tego przełomu, który dokonał się w latach 80. Czy efekty tego przełomu odczuła również nauka, nauka socjologiczna? Czy tu również możliwości są dzięki informatyce dużo, dużo większe i szersze, czy to tylko zmiany czysto ilościowe? Nie, no oczywiście możliwości techniczne, którymi rozporządza współczesna nauka, również nauki humanistyczne zresztą, są nieporównywalne z tym, co było lat temu 20 czy nawet 10. No a przede wszystkim, jeśli chodzi o socjologów,
to jest dla nich no, niesłychanie ważne to, że no, ci ludzie, którzy są przedmiotem ich studiów, no, mówią to, co myślą, nie boją się mówić tego, co myślą, że kontrola polityczna nad nimi osłabła. No, ma się dziś poczucie bardziej bezpośredniego obcowania z rzeczywistością społeczną niż wtedy, kiedy była ona przefiltrowana przez cenzurę i ludzkie lęki. Program nadawany na żywo. Ktoś się dodzwonił. Witamy, słuchamy. Halo? Halo? Dzień dobry. Proszę pana, panie profesorze, chciałem się zapytać, jak pan no, w ogóle prasę i telewizję widzi w kierunku, no jak bardzo trudno mi się denerwuje. Spokojnie, panie Michale. Człowiek, no ktoś powie, że jest narodowcem, prawda? Jakiś obywatel, między innymi ja. Od razu jest natychmiast atak, czy występuje w telewizji, czy w radiu, czy gdziekolwiek, natychmiast atak, łączone to jest z nacjonalizmem, no, łączone nawet jeszcze skrajniej, bo teraz nagle w Rosji, w Związku Radzieckim byłym, się mówi od razu na narodowców, od razu faszystów. Co to jest? Co pan na ten temat myśli? Więc ja myślę tak. Ja myślę przede wszystkim, że nacjonalizm sam przez się nie jest niczym złym, prawda? Przekonanie o tym, że związki narodowe, związki z własnym narodem są ważniejsze od wszelkich innych związków, nie jest samo przez się niczym złym. No, robi się gorzej wtedy, jeśli się sądzi, że z tego tytułu, że jest to mój naród, przysługują mu jakieś prawa szczególne w stosunku do narodów obcych. A robi się jeszcze znacznie gorzej, jeśli w praktyce chce się tych innych ludzi należących do innych narodów traktować jako nie ludzi. W związku z tym są bardzo różne odcienie postaw narodowych. Ja nie zajmuję stanowiska wobec postaw narodowych jako takich, tylko zadaję sobie zawsze pytanie, z jakim nacjonalizmem mam do czynienia. Jak pan ocenia umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem rządów ostatnich 4 lat? No nie bardzo wysoko oceniam tę umiejętność, bo jeśli się nawet po niektóre rządy starały, żeby się jakoś komunikować, to nic nie wskazuje na to, iżby przeciętny człowiek tego społeczeństwa mógł się zorientować, czego te rządy chcą i do czego one zmierzają. Powszechnie narzeka się na zacofanie polskiej nauki. Czy wini pan właśnie rządy, posłów za budżet, czy może jednak uczonych, naukowców, środowisko, które nie umie walczyć o swoje prawa? Nie no, wina tutaj jest rozłożona bardzo, wina jest bardzo podzielona. No przede wszystkim istnieje ta wina, która bierze się stąd, że pewne zacofanie polskiej nauki, nie wszystkich dziedzin zresztą jednakowe, narastało przez bardzo wiele lat, wtedy kiedy rozwój nauki uległ ogromnemu przyspieszeniu na świecie. U nas działo się niewiele i tutaj kumulowały się opóźnienia, więc to jest wina historii, że tak powiem. A poza tym, no oczywiście budżet jest winien, ale tu ja bardzo ostrożnie formułuję pretensje do budżetu z tego powodu, że zdaję sobie sprawę, że nie mniej ważna jest oświata powszechna, że nie mniej ważna jest zdrowie społeczeństwa i wiele innych rzeczy, na które trzeba z budżetu łożyć. W każdym razie trzeba łożyć w tych warunkach. Czy uczeni winni sobie radzić? Czy nauka i uczeni mogą być tylko z budżetu państwowego finansowani? Czy powinni po prostu zarabiać pieniądze, zakładać prywatne spółki i być tyle warci, ile, na ile podpisują dzisiaj ostatni dzień na to swoje pity? Uczeni to robią, jeżeli potrafią. I jeżeli reprezentują taką specjalność, nie dotyczy to wszystkich, która daje się sprzedać na rynku. A czy specjalność, która nie daje się sprzedać na rynku, ma wartość? A, oczywiście. W neokapitalizmie. Nie, oczywiście. Oczywiście, że tak, prawda? Jeśli ktoś jest filologiem angielskim, on może zarabiać pieniądze dając lekcje angielskiego. Jeśli ktoś jest sinologiem, nie zarobi wiele nauczając chińskiego na kursach, co nie znaczy, że można sobie pozwolić na to, iżby w ogóle znawców
chińskiej kultury, chińskiego języka nie kształcić. No oczywiście przykład jest skrajny, ale można przytoczyć. No nie taki skrajny, bo jednak pańską książkę przetłumaczono na chiński. 20 79 11 20 57 53. Program na żywo, kolejny telefon, słucham. Halo? Halo? Dzień dobry, słyszymy się. Halo? Halo, halo, proszę, proszę mówić. Halo? Proszę mówić. Proszę, panie profesorze, mnie się wydaje, że być dobrym Polakiem, patriotą, to nie znaczy, że to jest nacjonalizm w sensie tym, jak my dzisiaj uważamy. My dzisiaj uważamy nacjonalistę, czy narodowca, czy dobrego Polaka, od razu za, albo za faszystę, albo za antysemitę. I wydaje mi się, że u nas nie Polacy rządzą, a mniejszości narodowe, i to jeszcze te najbardziej ujemne elementy w tej mniejszości. Mówi taki człowiek i jednocześnie mówi tak, ja jestem najpierw Europejczykiem, a później Polakiem. Dziękuję bardzo. No to jest chyba pytanie o to, w jakim stopniu powinniśmy być rządzeni przez ludzi, z którymi się identyfikujemy. Ja mówię, powiem najpierw to, co było na końcu. Mianowicie nie jest się najpierw Europejczykiem czy najpierw Polakiem, jest się jednocześnie jednym i drugim. Jest się Europejczykiem przez to, że się jest Polakiem, chyba że się człowiek bardzo przed europejskością broni i nie chce przyjąć tej konsekwencji polskości, którą jest przynależność do Europy. Natomiast jeśli idzie o to, kto nami rządzi, no to rozmówca najwyraźniej rozporządza jakąś wiedzą szczególną, która dla mnie nie jest dostępna, więc nie mogę się na ten temat wypowiadać. Czy uniwersytet, na którym pan pracuje, wymaga reformy? Czy kształcić studentów myśli pan, czy kształcąc studentów myśli pan tylko o ich wiedzy? Czy zastanawia się, co oni poczną z tą wiedzą, po prostu gdzie socjologowie będą pracowali? Na uniwersytecie, jak sądzę, trzeba zmienić bardzo wiele w systemie kształcenia i w bazie materialnej, prawda, i w rozmaitych innych dziedzinach to. A przez 4 lata nie zrobiono wszystkiego, co należało? To jedna kadencja. Myślę akurat, że przez te 4 lata na uniwersytetach nie stało się wiele. To znaczy wyeliminowane zostały pewne dolegliwości, które przedtem były bardzo odczuwalne, jak chociażby polityczna ingerencja w to, co się w nauce dzieje. Natomiast to jest jeszcze za mało, żeby kształcenie unowocześnić, prawda, i dostosować do no, jakichś współczesnych norm. Wrócimy do tematu. Ktoś się dodzwonił. Witamy. Halo? Proszę. Halo? Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałam serdecznie powitać pana profesora i państwa zgromadzonych w studio. Maria z Warszawy. Mam takie zapytanie do pana profesora. Jako socjologa, bo jestem zdania, że Polacy są takim dość specyficznym narodem. Być może ze względu na to, że przez wieki, powiedzmy na terenie Polski, było mnóstwo narodowości, tak samo jak i obecnie. W ogóle jesteśmy bardzo wymieszani jako Polacy. Takich stuprocentowych Polaków to nawet prawie, że wątpię, czy jest tak dużo. I wydaje mi się, że z tego powodu po prostu ponosimy szereg porażek. Między innymi tak jak obecnie istniałaby pewna możliwość, żeby nasz kraj doszedł do pewnego ładu, porządku. Ale ze względu na to, że mamy między innymi taki dar, jak już powiedzmy troszeczkę się uspokoi, trochę już jest nam lepiej, przynajmniej w sensie takiego spojrzenia, że coś może iść ku dobremu i że jakoś to może pójdzie i Pan Bóg nam dopomoże, czy ktoś inny, jesteśmy gotowi po prostu przebaczać jakoś. Proszę, tak, proszę zadać pytanie. Bez wnikania dalej już w te wszystkie sytuacje. I teraz między innymi odnośnie obecnej sytuacji, tak jak wiemy, powiedzmy Niemcy tu się połączyły, odpowiednio przeprowadzili u siebie reformy, doszło do przeprowadzenia pewnej lustracji. U nas gruba kreska i dalej się ciągnie.
I potem no jednak tracimy chyba na... Dziękuję. Ja rozumiem, że jest to, ciągle wraca ten temat. To bardzo chyba istotne też, czym państwo do nas dzwonią. To jest kwestia, jakby nazwałbym, ładu narodowego. Kwestii dogadania się pomiędzy Polakami. Czy socjolog tym razem ma już jakieś narzędzia do tego, żeby wiedział, w jakim stopniu w Polsce akceptujemy mniejszości innych obcokrajowców? No więc socjolog nie ma narzędzi. No, socjolog ma wiedzę o tym, że strasznie wiele jest w duszach naszych rodaków rozmaitych urazów, pretensji, fantastycznych zresztą nierzadko wyobrażeni o tych innych. No, w świetle badań opinii publicznej wiemy na przykład, jak fantastycznie ludzie wyobrażają sobie o rozmiarach tych mniejszości narodowych, których działalność ich niepokoi. Czy socjologia próbowała analizować pojęcie, które analizował kiedyś poeta, nazywał się Barańczak, pojęcie oni. Kim są oni dla przeciętnego polskiego obywatela? No więc onych to u nas zawsze było strasznie dużo. Ja tak jeszcze w czasach komunistycznych słuchałem, jak to oni się ciągle powtarzają. Najpierw zdziwiło mnie, kiedy pewien członek KC mówił o biurze politycznym oni, ale kiedy usłyszałem, kiedy Gomułka krzyknął oni, mając na myśli ekonomistów, to już wiedziałem, że kółko się zamyka i w Polsce są wyłącznie oni, ale to żartem. Wyłącznie oni. Natomiast w tej chwili, no to tych onych jest straszne mnóstwo, bo to są ci oni, którzy wykupują Polskę, prawda? Tych kupców nie ma, prawda? Jest ich rozpaczliwie mało, no ale się o nich mówi, prawda? Oni są ci, którzy rządzą i kradną, prawda? No, że to kradzieże są w normie, że tak powiem, międzynarodowej. Nieważne, ale to są oni. No, oni to są ci, których się nie lubi. To są ci, których się wini za całe zło, którego się doświadcza. Ktoś zadzwonił. Witamy. Halo? Można? Można. Ja mam takie pytanie. Nie będę się przystawał, czasu nie tracić do profesora, ale mogę się podać później. Ja mam takie zapytanie. Jak profesor postrzega od tytułu swojej wiedzy socjologicznej jako specjalisty socjologa taką sytuację, że większość demokracji zachodnich to przeważnie powstała, dorobiła się na ucisku, na wycisku kolonialnym innych narodów, a teraz, prawda, głoszą piękne hasła i nas uczą demokracji. Wtedy, kiedy prowadzi różne wojny zaborcze, kolonie i tak dalej. Nasza demokracja też powstaje z wielkim wyzyskiem dla narodu polskiego, całego, bez korzyści dla niego i to się wszystko ładnie mówi, że to jest demokracja. Komu ta demokracja jest potrzebna? Po to, żeby jednych pognębić, a drugich, żeby się wywyższyli i to w sposób nieprawidłowy, nieproporcjonalnie uczciwy i wysoki. Jak socjologia to widzi, ewentualnie jak chce ocenić taki fakt? Ale... A więc tutaj po pierwsze, jeśli idzie o sposób powstawania zachodnich demokracji, no to nie ma reguły ogólnej. Były kraje, które wzbogaciły się na wyzysku innych krajów. Były takie, w których to odgrywało rolę zdecydowanie mniejszą. No ponadto należy zauważyć, że największy okres dorabiania się zachodniej demokracji przypadł na moment, kiedy pozbyły się one kolonii, bo do kolonii długo już dopłacano przecież. To był interes w XIX wieku, XVIII, XVII, kiedy się te kraje bezlitośnie łupiło. Potem to był coraz gorszy interes. Natomiast jeśli idzie o Polskę, no to ja wcale nie myślę, że to jest tak, no, że składa się ona wyłącznie z ludzi, którzy tracą. No, raczej bieda w tym, że obok tych, co tracą, prawda, są ci, którzy zyskują i ci pierwsi bardzo nie lubią tych drugich. To chyba bardzo ważne ostatnie słowa. Bardzo dziękuję panu profesorowi Jerzemu Szackiemu za pobyt w naszym studio, państwu za interesujące telefony i zapraszam za tydzień 7
maja, to już będzie o godzinie 15.15 na spotkanie z Januszem Zaorskim. A więc za tydzień, w sobotę, a teraz konkretnie z Januszem Zaorskim.